To tak, moi towarzysze, przyjaciele. Od poprzedniego odcinka z Minecrafta to praktycznie nic nie robiłem poza sprawdzaniem Ogamy od czasu do czasu, graniem w Minecrafty i też z przerwami na grę w Age of Civilizations. No i tak, kopałem. Ale to nie tak, że kopałem, kopałem. Jeszcze budowałem tutaj infrastrukturę i kopałem, ale do tego za chwilę. Ale kopałem! I się dokopałem! Spojrzyjcie wy tylko! Się dokopałem, ledwo surowce tknąłem. No ale cóż. Kopałem. I tego kamienia otrzymałem w tonach. W tonach! Ale zapytacie się, gdzie jest ten kamień? Cóż. Jeszcze wam nie mogę pokazać, ale też wyciąłem hektary lasów i zacząłem spłycać tą górę. O, tędy, 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 tędy. O, zacząłem to spłycać, bo chcę tutaj stworzyć posąg. A jak tam się przyjrzycie, to tam był las, już go nie ma. Poza tym tu były drzewa i już go nie ma. Zapytacie się pewno. Gdzie się to te całe drewno i cobblestone podziały? No, zaczynając od tego, to mamy tutaj. O nie, już pokazałem, ale. Zaczynając od tego, infrastruktura. W końcu są ścieżki do kamieniołomu. Więc uhu, hej, hej. Po drugie, w przerwie między nagrywaniami, jak mogliście widzieć, usprawniłem sobie to. W sumie tego nadal nie tykałem, a powinienem. Stworzyłem tutaj taki ogródek i w końcu i załatałem to. I postawiłem tutaj taką masną, ale to masną bryłę cobblestone'a. Czystego cobblestone'a z zewnątrz, jak widzicie, widać tylko jeszcze dodatkowo pochodnie, które mają ścieżki roz widniać. Wiem, że nie ma takiego słowa, ale teraz specjalnie stworzyłem na potrzeby tego odcinka. Będą rozwidniać te ścieżki wokół tego. Jak i również tam, na wie. Tam, u szczytu tego czegoś krawędzi, mamy też pochodnie i nawet na płotkach, żeby wyglądało to jeszcze bardziej widniośle. Zaś od wewnątrz znajduje się drewno stąd. Drewno stąd, w ogóle to też tak a propos, to załatałem dziurę w tym dachu. W końcu. O, tak będzie dobrze widać. Tu była dziura, dziur nie ma. Cieszmy się i radujmy. Teraz tylko stajnię tą całą dokończyć. Ale wchodząc do środka mamy byk! Takie cuda na kiju. Mamy tutaj zejście do podziemi, w której jeszcze nic nie ma, ale ma być magazyn. Jeszcze to się ureguluje wszystko. Parę filarów skopię, parę ścian dostawi. Tutaj mamy pomieszczenie na enchant i coś jeszcze. Tu zaś mamy schody. Schody, które prowadzą tu! Na tą przestrzeń. I ta przestrzeń zostanie tutaj zagospodarowana. Bo nie wiem, czy kojarzycie te chińskie domki. Ja kojarzę. Bo trochę anime oglądałem. Nawet przed chwilą skończyłem jedną serię serial animowany po japońsku z dubbingiem, z tłumacza Google oglądać. No ale co z tego, że był w rzeczywistości o tematyce bardziej europejskiej? Chińskich anime w większości znajduje się tak, a przynajmniej w chińskiej kulturze, jak budowano zamki,
To nie budowano takich normalnych zamków, że ten. Je najpierw stawiano na takim podwyższeniu, a potem dopiero stawiano owy zamek. No. Albo to fortecy tak budowano. Na pewno jakoś coś tam tak budowano. Mniejsza, bo dzień leci. Nie mamy całego dnia. W tym momencie zamierzam zbudować tu oto na tej wolnej przestrzeni mniej więcej jakieś takie 3 na 3 albo trochę większe. Aj, pluję sobie w twarz, że nie włączyłem sobie game moda, że nie mogę włączyć sobie game moda, żeby podlecieć na chwilę i obczaić, jakie to ma wymiary. Albo takie 3 na 3, albo takie większe, że albo tutaj będzie dwie, powiedzmy, kratki moje, w sensie tych bloków 4 na 4 oddzielane dębowymi kreskami, albo te dwie kratki będą i dopiero ściana budynku, albo po prostu będzie jedna taka kratka. System 5 na 5. Masny system. Co jeszcze? W przerwie pomiędzy nagrywaniami byłem zmuszony do przesunięcia tego chodnika. Albowiem ten otóż chodnik został przesunięty o całe jeden. Spójrzcie. Tutaj była ta ściana, którą budowaliśmy normalnie na odcinku. Budowałem! Bo wy tylko oglądaliście, nie robię jedne. Tak. No i w sumie też tak kopię tam w tym moim kopalni. Patrzę sobie na surowce i mówię sobie, kurde, ile mi się tego nagromadził. Żwiru, andezytu, granitu. Ile z granitu jeszcze mogę coś wykombinować, bo powiedzmy to wygląda jak te czerwone belki, jak mamy na, przynajmniej były w amerykańskich kreskówkach. Często tak było, że jak był jakiś plac budowy, to on był z takich czerwonych belek stalowych. Albo szarych. Jedno z dwóch. Poza tym jeszcze w moich jakże szczodrych wyprawach po drewno, tylko nie wiem teraz. Nie. To będzie bez wątpienia w tamtym kierunku. Spotkałem jeszcze jeden kanion. Spójrzcie. Powiem, że nie pokazałem wam jeszcze, gdzie mogę, gdzie znalazłem diament, ale jako, że nie mogę zrobić gamę mody ani giveaway, to nawet bez ten. Co pokazuje, że nie gram na komendach. Musiałem gdzieś tam znaleźć, tylko nie pamiętam, którędy się wchodziło. O tej kopalni. W ogóle ja te diamenty znalazłem przy okazji odkrywania kopalni, że kopalni. Gdzieś tam, jakbym sobie skopiował ten świat i zaczął latać na X-ray, na, no powiedzmy X-rayu, gamę mode 3 spectatorze tak zwanym. O, to jest tu. Spojrzyjcie tylko. Kolejny kanion się znalazł. I to nie aż tak daleko od mojego. Jeszcze go nie eksplorowałem. Tylko drzewa wokół ścinałem. I tak ja sobie myślę, że za niedługo będzie trzeba już stawiać mur. Jezu Chryste, ile to na to kobla zejdzie.
Kobla, drewna! Wszystkiego. Mogę się jeszcze pokusić o Dirta, żeby dodać. W sumie od rana gram nic tylko w Minecrafta, w sumie 3 razy jeszcze siostra mnie prosiła, żeby jej coś wydrukować. Zostawiłem tam dwa, w ogóle w moim pokoiku, dwie beczki. No i tak osobiście myślę, że na tym skończę odcinek. Od rana gram tego w Minecrafta. Od rana. Nie licząc przerwy na sen, Ogame i Age of Civilization, to ja praktycznie non-stop cisnę tego Minecrafta. Dosyć mam. Zrobiłem dwa odcinki pod rząd, plus nie nagrywając nic przy okazji z innych serii, plus jeszcze strzeliłem tego kloca z Cobblestone'a! I jestem podirytowany. Zrozumcie mnie. Z góry dziękuję za wyrozumiałość. Poza tym, proszę o jedno. Proszę o jedną taką rzecz. Nazwijcie mi to drzewo. Mamy w Polsce najstarsze drzewo, w którym ponoć jakiś piast i chyba pierwszy albo w ogóle założyciel kraju o nazwie Polska, raczej obecnych tutaj ziem, król poprzedni, którego potem zastąpił piast, czy jakoś tak, co to go bodajże myszy zeżarły, już nie pamiętam jak się on nazywa, no to, albo szczury, no to on chyba jako pierwszy król tych ziem, to on właśnie patrzył na tego dom naszego dębia Bartka, widząc, że jest w nim spora dziupla, to wsadził tam jakieś kosztowności, inne trunki. No i dąb Bartek wziął i to dziuplę sprawił, że jest niedostępna bodajże. Ten, zarosła mu czy coś. No, jak mamy w Polsce właśnie tego dęba Bartka, to prosiłbym o nazwanie tego tutaj drzewa. Tego o tutaj drzewa dżunglowego. Poza tym z takich planów na przyszłość, tak jak mówiłem, skopać tamten pagórek, oto do poziomu tamtego, co to, o, do tego poziomu mniej więcej, jak mamy tą kopalnię moją odkrywkową. W ogóle trzeba będzie założyć drugą, bo ja na tym kanionie nie za dużo nie pocisnę. Mniejsza. Właśnie, w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, gdzieś tam w okolicy tego kaniona to odkryłem jeszcze spawner, stąd siodło. Siodło się znalazło w moich skrzynkach. Ci, co są uważni, to zauważyli. Teraz gdzie wsadziłem? O, tutaj. Siodło jest i nasiona buraka. Jeszcze nie zasadzone. I gunpowder. Masa gunpowdera. Ale gdzie to ja upchnąłem, to jeden Bóg wie. Nie chcę się tą informacją podzielić. Zdrosny. W sumie mówiąc o Bogu, ci, którzy są w sumie tak bardziej wierzący, to skrajna prawica, do której w sumie się zaliczam, ale nie skrajna prawica stricte sekta. Ja mówię o skrajnej prawicy gospodarczej. Choć w sumie jestem za opodatkowaniem kościoła. Skrajny wariant skrajnej prawicy. O,
Tak się będę nazywał. Tak się będzie nazywał mój ustrój polityczny. Skrajny wariant skrajnej prawicy. I to mi się podoba. Muszę w sumie zrobić w końcu sobie kompas ideologiczny. Coś w stylu tego, co pokazywał Karioner u siebie. Ale mniejsza. Bo teraz historia. Był sobie Abraham, nie Lincoln, tylko ten Abraham z Biblii. I Bóg mu powiedział, a raczej dał mu parę prób. Ofiarował mu syna, potem kazał w imię samego siebie tego syna zabić. No i jako, że Abraham się nie zawahał i pokazał wiarę i oddanie swemu Bogu, który zabije syna tylko dlatego, że jakiś głos mu w głowie tak kazał. Ciekawie. Tak mówiąc z boku, ale wracając. Ostatecznie powiedział mu, że jego synów będzie tyle, ile jest gwiazd na niebie. No i tak się rozpoczyna historia narodu wybranego, zwanego również Żydami, Izraelem, jak zwał, tak zwał. Jews. Po niemiecku bodajże? Albo po angielsku? Na pewno nie wiem. Wracając. Potem przychodzi Jezus Chrystus i mówi tym Żydom: ja jestem wysłannikiem swojego ojca. Żydzi skrajni nie chcą się zmienić i niektórzy się zmieniają i już nie są postrzegani jako Żydzi, jako tacy, tylko jako chrześcijanie. Potem przychodzi kupiec, który któremu zabito rodziców, przez co był wychowywany przez wujka, i mówi: a ja stworzę islam! I stworzył. Swoją drogą, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że pomimo tego, że... Znaczy, tak słyszałem. Znaczy, słyszałem. Jestem pewien tego, że... jest tam fragment w islamie mówiący o tym, że... jeśli spotkasz Żyda, weź mu jego książkę i powiedz mu, tu jest napisana sama prawda. Jeśli spotkasz chrześcijanina, weź mu jego książkę i powiedz mu, że tu jest napisana sama prawda. Pomimo tego, że to, co jest napisane w Koranie, drastycznie się różni od tego, co jest napisane ten. To znaczy, islam, pomimo tego, że religia katolicka wzięła się od Żydów, a to wzięło się od... a zaś to zostało przeformatowane na islam, to oznacza teoretycznie, że wszyscy wierzą w tego samego Boga, tylko różnie go wyznają. Rozumiecie? W rzeczywistości jest jeden Bóg i różne sposoby jego wyznawania. Skrajnie po prostu nie wiem, jak to nazwać. Skrajną po prostu metodologię mamy wśród islamu. I lajtowe wśród chrześcijan. I czemu mówię, że akurat u chrześcijan to jest lajtowe? Bo powiedzcie mi, znajdźcie mi Żyda albo Araba, który o swoim Bogu mógł napisać pastę, wrzucić ją na Facebooka, żeby jakiś inny typek z
kraju, w którym dominuje dana religia, z danej religii, wziął i jeszcze to wrzucił na swój kanał, lektorując to. I zbierając z tego niezłe wyświetlenia. Typek się zwał Pastolektor i mówię o na przykład takim wypadzie na Marsa, nie pamiętam jak to się zwało, czterech jeźdźcach apokalipsy. Takim pasta była nawet o piwie. Co to siedzi w chmurach? Serio mówię. Spróbujcie taką akcję przeprowadzić w islamie. Dekapitacja gwarantowana. A u Żydów? Aj, ceny będą bardzo wysokie. No. To tak na koniec dnia przemyślenie dla was. Czy w rzeczywistości jest sens organizowania jakichkolwiek ataków terrorystycznych w celu przeinaczenia jednych typków z drugiej wiary, choć i tak czy siak wierzą w jednego Boga? Ale najśmieszniejsze jest to, w sumie, że jak już ogarniesz, że w rzeczywistości to jest jeden i ten sam Bóg, to w tym momencie to wygląda tak. Ej, bo ty wierzysz w Boga. No wierzę w Boga. Ale ty nie wierzysz w tego Boga, co ja wierzę. Ale twoja religia wywodzi się od mojej. Ale to my wierzymy w Boga tak, a nie inaczej. I ty masz się do tego ustosunkować, bo inaczej wkurzasz naszego Boga. Ale przecież mój Bóg to ten wywodzi się, twój Bóg wywodzi się z mojej religii, czyli jeśli wyznając mojego Boga, jeśli ty wyznajesz w ten sposób mojego, czyli ty w tym sposób nie wyznajesz tylko swojego Boga, tylko również mojego Boga. Ale mnie to nie interesuje, ty masz tak go wyznawać, jak nam się to podoba. I po prostu osoby trzecie po prostu z wielkiej gzdy na twarzy. A ja kończę ten odcinek. Cześć, do widzenia, pa, pa.